Dzień dobry, witam was w nowym food vlogu w starym stylu, w filmie, w serii Co jem w ciągu dnia. Właśnie otworzyłam oczy, moi drodzy, i zabiorę was w podróż po posiłkach i napojach, które będą mi dzisiaj towarzyszyć z małym bonusem, a pierwszy bonus jest już tu, bo pierwszy bonus to kropek. Cześć mały, cześć. Cześć, 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 cześć. No a tutaj koło mojego łóżka zawsze stoi woda i to jest pierwsza rzecz, którą piję rano. Ta woda nie wygląda jak woda, dlatego że tam była resztka herbaty z morwy białej i ją rozcieńczyłam przygotowaną wodą wczoraj wieczorem. I teraz ją piję zaraz po przebudzeniu, ale idę sobie zrobić coś ciepłego. Jezus, jaka to jest słodycz. No cześć. Kropek, powiedz, uśmiechnij się, bo wszystko... O! Już pana wpuszczam. Dzień dobry. Dzień dobry. A tak jak wam mówiłam, robię sobie ciepłą wodę. Także po prostu rozcieńczam sobie tę wodę z rana wrzątkiem. I lecę na górę. Zrobić, moi drodzy, medytację. Moi drodzy, czas na najlepszą część dnia. Moja mama mówi, że to najprzyjemniejszy moment poranka, czyli na kawę. W ogóle powiem wam, że czuję się tak dziwnie. Tak dawno nie nagrywałam, od czasów tak naprawdę vlogmasów. Nie nagrałam nic w takim otoczeniu, a i tak we vlogmasach było tego mało, bo przez większość czasu byłam w Stanach, więc bardzo mnie to cieszy. I w ogóle ten film powstaje też na waszą prośbę, bo wiele osób tęskniło z takimi starymi, domowymi food vlogami, gdzie po prostu sobie chodzę z wami i gotuję z wami i do was mówię w sposób spontaniczny, a nie w takim reżyserowanym filmie. Totalnie was rozumiem, sama też oglądam YouTube'a i bardzo lubię takie nieformalne treści, ale jako twórca bardziej czuję się spełniona, kiedy wrzucam coś nieco bardziej przemyślanego. No ale próbujemy, słuchajcie, to jest eksperyment. Dajcie mi napić się łyka, bo nie wypiłam jeszcze całej tej wody. W każdym razie jest godzina 8:10 i zazwyczaj około 8 właśnie robię kawę i teraz kilka słów o kawie. Ja już wiem, że to będzie mega długi film, bo właśnie dlatego nie nagrywam w ten sposób food vlogów. Może zacznijmy od początku, że kawę robimy tutaj w kawiarce, która jest największą kawiarką w historii Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ zobaczcie, ona jest wielkości mojej głowy, ale to jest w sam raz właśnie dla dwóch osób, powiedziałabym, żeby napić się takich dwóch fajnych filiżanek kawy, ewentualnie dwóch kubków kawy. Co dalej jest istotne? Jeśli chodzi o kawę, słuchajcie, to ja zakochałam się w tej kawie, którą zamówiłam z Coffee Desku na Wielkanoc do domu. I to jest kawa, którą wam już polecałam i wam linkowałam i ona dla mnie brzmi po prostu cudownie, posłuchajcie, jej profil smakowy. To jest nugat, orzech włoski, czekolada deserowa. No więc czego chcecie więcej? Ja ją mielę na bieżąco i robię to w takim, zaraz wam pokażę, w takim młynku, który, nie wiem, nie jest niczym ekstrawaganckim, bo to jest taki młynek, o, taki ręczny młynek kupiony, z tego co wiem, w Carrefourze za kilkadziesiąt złotych, także jest to osiągalna rzecz, z tym, że niestety dla osób, które się bardziej znają na kawie, to problem jest taki, że tam nie ma regulacji grubości zmielenia, więc jak ktoś wejdzie dalej w świat kawy, to musi sobie ustawiać dokładnie grubość zmielenia tak, żeby ona była bardziej gorzka, albo bardziej kwaśna, albo po prostu idealna. Ja się na tym tak nie znam i przyznam szczerze, że lubię sobie wypić taką kawę z górnej półki, ale nie jestem jakoś specjalnie wymagająca, umówmy się. Także polecam wam serdecznie tę kawę i jeszcze twoje ciekawostki. Ostatnio mój brat zamówił sobie takie kawki z dodatkiem adaptogenów z siły roślin. I w ogóle na sile roślin mam dla was rabat Karolina 10. Ups! Rabat Karolina 10. Jest to miejsce z wegańskimi suplementami, superfoodsami, też różnymi naparami. Ja jestem po prostu zakochana. Także potem wam jeszcze może pokażę parę nowych suplementów, bo w ogóle chciałabym, żeby ten film był taki pełen ciekawostek.
I ostatnia rzecz, o której powiem, bo ten klip już jest mega długi, to jest mleko. Dzisiaj testujemy mleko Inka owsiane. Ja chyba je śpiłam, tak mi się wydaje, bo moim ukochanym jest mleko Santę. Może wam pokażę. To jest mleko, o którym wam mówiłam wielokrotnie. My je kupujemy w Carrefourze, bo tam jest najtańsze. To kosztuje chyba 9,90, a w takich, wiecie, małych sklepikach osiedlowych potrafi kosztować, nie wiem, 15 zł. Ono jest pyszne, ono się spienia, nawet jak jeszcze nie jest gorące. Ja w ogóle nie wiem, jak to działa, ale to mleko to jest jakaś istna magia. W każdym razie przyznam szczerze, że trochę mi się znudziło i ostatnio właśnie jak byłam u Owsianej, to piłam taką kawę przelewową z mlekiem sojowym, więc teraz dla odmiany mamy mleko owsiane. Oczywiście w tle efekty dźwiękowe specjalnie dodane w postprodukcji przez mojego psa. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o kawę, to to, że tak wygląda nasz spieniacz i to jest bardzo fajna rzecz, bo wcale nie trzeba jakiejś ekstrawaganckiej maszyny mieć, po prostu zagrzewamy mleko tutaj na palniku i ruszamy sobie tym góra-dół, aż się mleko spieni. No, to tyle, jeżeli chodzi o mój warsztat kawowy, moi drodzy. A, no właśnie, bo w sumie tak opowiadałam, a mogłam jednocześnie te kawy robić, ale po co? Po co? O Jezu, jakie to jest ciężkie, słuchajcie. No, nie wiem, czy jakby instrukcja robienia kawy w kawiarce was interesuje, ale może wam jeszcze za chwilę pokażę, jak to wygląda, jak tutaj trochę umyję to wszystko. Także jeszcze tutaj wam pokażę, tu mam kawę, którą zmieniłam wczoraj. Tu jest dół kawiarki napełniony wodą tam do odpowiedniego miejsca i będę wsypywać kawkę tu, uklepywać ją elegancko, bo ja lubię kawę bardzo mocną. Nakładam górę i tak powstaje wspaniała kawa. Generalnie z kawiarki mamy takie włoskie espresso, więc to co ja robię, to wlewam trochę mleka, boże, tfu, nie mleka, wody tutaj właśnie do tego górnego zbiornika, tak żeby ta woda, ta kawa była trochę rozwodniona, a jednocześnie właśnie, żeby ta woda nie była zimna, czyli nie mieszać zimnej wody z kawą, tylko żeby w miarę jak ta kawa idzie do góry, to żeby ta woda się ogrzewała, no i wtedy powstaje kawa, także tak hakuje system. No i tutaj wszędzie jest ten pan. Kropek, czy ty chcesz być gwiazdą? Nie, chyba nie. To się obraził trochę. Nie rozumiem. Słuchajcie, zazwyczaj nie robię tego na kamerze, więc jedną ręką może być ciężko, ale trzymajcie kciuki. Kropek, no zachowuj się, bo naprawdę już jesteś gwiazdą. No, więc robię sobie i mamie, ponieważ jeżeli widzieliście moje wcześniejsze filmy, to wiecie, że u nas domowe biuro trwa. I teraz jeszcze mleczko. Dam radę. O, zawsze tak walę. Następnie trochę ruszam i uwaga. Uwaga, uwaga. Zobaczcie. Istna poezja. Poezja. I tutaj tak samo. Trochę mi... O, już tutaj mniejsza pianka zawsze tak jest. No. I idziemy zanieść królowej matce. Dochodzi godzina 9, więc ja się zacznę brać za śniadanie, ponieważ kiedy nagrywam, zajmuje mi to naprawdę bardzo dużo czasu. I tak jak mówiłam wam w moim filmie o tym, jak wygląda mój dzień w świecie zostawania w domu, to niewiele się zmienia. Jakby trzymam się swojej rutyny i prawie zawsze mamy na śniadanie owsiankę, ale nawet miałam takie poczucie, że ten film będzie przysto nudny, bo was niczym nie zaskoczę, ale uważam, że warto robić różne wariacje na temat owsianki, więc nie zrobię takiej samej, jak wam pokazywałam wtedy, ponieważ dzisiaj mamy parę takich smaczków, dosłownie. Także idziemy robić i nie wiem, będę się starała gotować, wam o tym opowiadać. Zobaczymy, w ogóle mam dzisiaj dla was parę ciekawych informacji i bonusów, także zostańcie ze mną. Jeżeli się zastanawiacie, czy chodzę cały dzień w szlafroku, otóż nie. Czasami już po mojej medytacji się przybieram. A czasem dopiero przed śniadaniem, ale raczej do śniadania w tygodniu nie siadam w szlafroku, tylko dzisiaj jest jakiś taki w ogóle dzień ponury, bym powiedziała, powolny. Jakoś tak mam ochotę sobie pobyć w tym szlafroczku. Kawa wyszła bosko, więc polecam wam serdecznie to mleko, jeżeli macie akurat do niego dostęp. Mamuniu, gdzie je kupiłaś? Inkę? Kupiłam w Lidlu. O, to super, bo w Lidlu często są takie dziwne mleka, nie jestem jakoś fanką, aczkolwiek całkiem lubię to kokosowo-ryżowe, więc jeżeli szukacie rekomendacji, to też wam polecam. Słuchajcie, dzisiaj pokrótce wam powiem o śniadaniu. To będzie klasyczna owsianka
jaką Wam już pokazywałam, ale po pierwsze została laska rabarbaru i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli znacie mnie nie od dziś, to wiecie, że ja uwielbiam resztki i po prostu zużywać rzeczy, które się gdzieś tam walają, mówiąc brzydko, po lodówce, więc została taka jedna samotna laska rabarbaru i ja ją po prostu pokroję, chyba zdejmę tę warstwę zewnętrzną i przesmażę, w zasadzie podduszę, żeby to był taki miły dodatek do owsianki i nie wiem, czy to, z czym chcę to połączyć, w ogóle pasuje, bo powiem Wam, że tak wczoraj o tym myślałam, że to jest specyficzna kombinacja, ale mam pistację, bo dostałam na imieniny od mojego brata dobry kilogram pistacji, także myślę, że będzie to świetny zapas na najbliższy rok. W każdym razie obiorę pistację i je tutaj dorzucę. Ja w ogóle lubię, jeżeli w owsiance jest coś słonego, także jak nie jest to na przykład masło orzechowe, oczywiście ja też owsiankę dosalam. Zresztą o tym Wam mówiłam. Pytaliście nawet po co ja ją solę. Nie po to, żeby była słona, tylko po to, że dodawanie soli podbija jeszcze bardziej smak słodyczy, także to nie chodzi o to, żeby ją posolić, tylko dosłownie tak odrobinkę dodać, no a te pistacje są naturalnie solone. Także będę robić dla dwóch osób tę owsiankę i może będę robić i Wam zacznę opowiadać, bo jest dzisiaj parę wątków, które chciałabym poruszyć, dlatego że chcę jakoś urozmaicić ten film i chciałabym, jeżeli znajdę dzisiaj czas na to, to mogę Wam poopowiadać o sprzęcie moim do nagrywania i o edycji filmów, ale nie wiem, czy to się wydarzy, bo nie jest to jakiś mój super priorytet, ale dostaję od Was całkiem sporo pytań właśnie na temat tego. A teraz zobaczcie, ale mój pies, gwiazda tego filmu, puka do drzwi. Jestem z powrotem. Druga rzecz, o której chciałabym sobie pogadać, to będzie Wasze pytania odnośnie tego, jak wygląda mój dzień pracy, bo opowiadałam Wam o tym, jak prezentuje się moja rutyna, ale nie mówiłam, czym dokładnie się zajmuję i jak sobie to organizuję. I dzisiaj właśnie mam wycieczkę na pocztę do zrealizowania i pomyślałam, że mogę Wam wtedy o tym powiedzieć, bo część z Was może wie, że zrobiłyśmy z Małgosią taką wyprzedaż codziennikową. Codziennik to jest taka książka, notes, który stworzyłam w zeszłym roku z Małgosią Majewską Tomasik i podlinkuję Wam w ogóle, o co chodzi w tym projekcie. I też zapowiadałam, że szykujemy nową edycję codziennika, co zajmowało ostatnie nasze miesiące i jestem tak podekscytowana, bo już jest prawie gotowy, także bardzo się cieszę, że niedługo Wam go pokażę. W każdym razie robiłyśmy taką wyprzedaż jeszcze tego pierwszego codziennika, ponieważ zostało nam kilka sztuk w magazynie, właśnie z okazji Dnia Mamy, który będzie teraz, jak to oglądacie, no to Dzień Mamy jest za tydzień z hakiem i jadę po prostu do punktu DPD, żeby nadać paczki i może właśnie wezmę Was na małą wycieczkę samochodową i Wam jeszcze trochę opowiadam o tym nowym codzienniku. Natomiast, a właśnie, co ja robię? Tutaj mam jagody goji, sobie odmierzyłam. Do tego będę też dodawać na górę biurki kokosowe. Dam troszeczkę borówek. Oczywiście wskoczy banan i będą nasiona chia. Także może zajmę się krojeniem, słuchajcie, tego rabarbaru, bo właśnie wiedziałam, że tak będzie, że jak zacznę gadać, to nic nie zrobię, więc generalnie teraz kroję rabarbar. No, a punktem takim bardzo, bardzo bonusowym, słuchajcie, tego filmu jest coś totalnie niezwiązanego w ogóle z jedzeniem, a mianowicie po moim filmie o włosach dostałam tyle pytań o to, jak ja te włosy suszę, że jakby teoria nie wystarcza, bo mówiłam Wam, że właśnie suszę włosy na szczotkę i nigdy się tego nie uczyłam, tylko jakimś dziwnym cudem mi to wychodzi. Także postanowiłam, że ten film będzie idealnym miejscem, żeby to przemycić, bo no nie mogę zrobić całego filmu o tym suszeniu włosów, bo umówmy się, suszarka troszkę nam zagłuszy moje ewentualne komentarze. Także specjalnie zachowałam dla Was moje włosy do mycia, po to, aby Wam nagrać taki krótki, przyspieszony klip z tego, jak ja te włosy suszę. Także dla wszystkich ludzi, którzy na to czekali, to nadchodzi już za chwilkę. No, więc powiem Wam, że to jest mega ciekawe, tak gotować z Wami z powrotem. Ile było takich filmów? Pamiętacie te czasy, kiedy właśnie co poniedziałek, nie tak jak teraz mamy podcast, tylko wjeżdżały food vlogi. Ja powiem Wam, że tak jakoś, nie wiem, myślałam o tym dzisiejszym filmie i zastanawiałam się, jak to nagrać, jak do tego podejść, a przecież przez tyle lat robiłam to zupełnie spontanicznie.
I tak jak mówię, sama bardzo lubię oglądać tego typu filmy u moich ulubionych twórców. Będę przerywać tutaj komentarzami jedzeniowymi. Kroję rabarbar na takie cieniutkie plasterki i wrzucę go do rondelka, dam trochę wody, może to posłodzę, nie wiem, myślę, że odrobina syrupu klonowego nie zaszkodzi. Ostatnio tak jadłam właśnie z Justyną Owsianą. Część z Was wie, nowy podcast to jest rozmowa z Justyną i Justyna, byłam u niej na Lubelszczyźnie i dużo osób pytało, czy będzie też jakiś wspólny film, ale powiem Wam, że naprawdę tak nam się miło spędzało razem czas i zupełnie nie chciało mi się tego uwieczniać, nagrywać. To były też takie moje pierwsze wakacje, powiedzmy, w tym czasie pandemii, bo też parę osób mnie pytało o to, czy jakieś podróże mnie ominęły i co tam się u mnie zadziało właśnie, jak zmieniły się moje plany. Więc tak, w sumie ominął mnie wyjazd do Neapolu i ominęła mnie majówka w Rzymie. Też miała mnie odwiedzić moja przyjaciółka z Estonii, także od ponad 2 miesięcy absolutnie nic się nie działo, jeśli chodzi o wyjazdy. Jestem świadoma, że to się tyczy praktycznie wszystkich. I teraz właśnie wybrałam się samochodem na wieś sama. Po wielu tygodniach kompletnej izolacji, także to było mi na pewno bardzo potrzebne. I też zebrałam tam parę inspiracji kulinarnych, no bo jak wiecie, Justyna jest naprawdę świetna w gotowaniu, ma do tego cudowny instynkt i stworzyła super e-booki i ostatni e-book jest całkowicie wegański, także parę rzeczy nawet z tego e-booka, powiem Wam, zjadłam. No, pokroiłam rabarbar i już koniec tego monologu, bo to jest już przesada. Pokażę Wam tutaj zaraz jeszcze te wszystkie składniki, żebyście zobaczyli, jak to po prostu wygląda. No to już Wam pokazuję. Więc tutaj mamy płatki, które zalałam wodą, dodałam trochę cynamonu, one się moczą i potem szybciej się po prostu gotują. Tutaj mamy bardzo ważną rzecz, czyli rozgniecionego, dojrzałego banana. Dorzucam do tego nasiona chia i dolewam wodę, tak żeby zrobił... Boże, nie wodę. Mleko, tak żeby zrobił się pudding, żeby one pięknie napęczniały, bo nasiona chia są super zdrowe, ale one muszą napęcznić i je dodaję na koniec do owsianki, też żeby ich nie gotować. No, tutaj widzicie nasze dodatki i teraz zajmuję się tym rabarbarem, bo chyba od niego trzeba zacząć. Także zaczynamy duszenie. Dodam odrobinę wody, o ile cokolwiek jest. No, nie za bardzo. Dobra. Potrzebuję ręki, dam znać. Dobra, słuchajcie, tutaj mi się wszystko ładnie zagotowało. Dodałam odrobinę soli, wyłączyłam już gaz. Dorzucam jagody goji, żeby one troszeczkę napęczniały. I za chwilkę już leci też cała ta mieszanka. I teraz jak widzę, to patrzcie, tutaj mi wyszedł mi ten rabarbar. I tutaj jest trochę wody, więc jakbym miała cofnąć się w czasie, to zrobiłabym tak. Żebym do tego rabarbaru dodała chia i to by stworzyło taki fajny dżem. Boże, Jezu, czy Wy to widzicie? Zacięłam się, jestem całą rękę we krwi, bo właśnie potukłam naczynie. Okej, nie było tematu, jest troszeczkę zacięcie, ale mniejsza. No, tak jak mówię, wrzuciłabym chia tutaj, żeby stworzyć taki a la dżemor, a banana użyła po prostu jako tylko substancji słodzącej, nie robiła takiego bananowego puddingu. No ale to taka moja rekomendacja, zademonstruję Wam jak to powinno wyglądać, ale zaraz będę jeszcze wygrzebywać tutaj wszystko. O! Mamy taką piękną mieszankę, łączymy i to jest moja codzienna praktycznie baza owsiankowa, zresztą jak widzieliście. I teraz kombinujemy z dodatkami, a ja lecę się przebrać, już dosyć. Słuchajcie, oto efekt końcowy. Przyznam szczerze, że jest całkiem pięknie. Ta rustykalna jest oczywiście moja, jest też z masłem orzechowym i ja sobie lubię tak porzucać wszystko na kubki. Natomiast mojej mamie przygotowuję bardziej harmonijną owsiankę. A co ciekawe, moja mama jak tylko dostanie tę owsiankę, to wszystko miesza i psuje całe to dzieło sztuki, ale wiem, że ludzie się dzielą na tych, którzy mieszają owsianki i na tych, którzy właśnie jedzą sobie takie kęsy, gdzie przy każdym kęsie decydują o tym, co tam sobie zjedzą. W ogóle zignorujcie mój palec, który jest zakrwawiony, w ogóle nie komentuję tego. No, także
wszystkie te składniki, o których mówiłam i na górę jeszcze ciepłe mleczko, bo wyszła mi dosyć gęsta ta owsianka, także ja lubię, jak właśnie mogę sobie też trochę tego mleka do każdego kęsa dorzucić. Jest, słuchajcie, już 9:45, no właśnie, tak to jest, jak się nagrywasz, zajmuje to naprawdę długo, także biorę, idę do pani mamy z jedzeniem. Nie wierzę, dopiero co zaczęłam nagrywać i już mi miga, że mi się rozładowuje. No nieważne, czas, moi drodzy, to jest jasno, na bonusową część filmu, zrobiłam sobie herbatkę, mam takie torebeczki biodegradowalne, do których wsypuję swoją herbatę i idę suszyć włosy i wam pokażę ten ekscytujący proces. Wszystkich zainteresowanych tym, jak w ogóle pielęgnuję włosy, jak je myję, co nakładam, w sensie jakie to są produkty, w jakiej kolejności i tak dalej, zapraszam do mojego filmu o włosach, podlinkuję go wam. Nałożyłam sobie teraz właśnie serum, podzieliłam, tak jak widzicie, włosy na dwie sekcje i pokażę wam po prostu, jak ja je suszę, także to będzie rozkoszny klip z muzyczką w tle, Samurai Caro, słucham sobie zawsze podcastu na słuchawkach, kiedy robię włosy i zaczynamy suszenie, mam nadzieję, że nie padnie mi aparat! Otóż, moi drodzy, dwa razy już mi padł telefon. Boże, co ja gadam? Zaraz wam powiem, co ja gadam. Dwa razy już mi padł aparat, więc trochę się zmienił kadr. No i właśnie zrobiłam górną sekcję włosów. Trochę się zestresowałam właśnie tym, że widziałam, że mi mruga to światło. W każdym razie jeszcze ją sobie poprawię. Okej, ważne jest, żeby włosy dosuszyć, słuchajcie, do końca, bo jak ich nie dosuszymy, to przynajmniej w moim przypadku, one mi zaczną się trochę falować i skręcać. No i tak to wygląda. Tak jak mówię, nie jestem ekspertem od włosów, także wybaczcie, ten tutorial był totalnie amatorski, ale prosiliście, więc jest. Tutaj jest parawan, słuchajcie, bo czasami nagrywam podcasty zdalnie i to jest moje tło, więc ogólnie jest tutaj dosyć spory nieład. W każdym razie nigdy się nie uczyłam suszyć włosów na szczotkę, tak jak wam mówiłam w filmie o włosach, zrobiłam to totalnie intuicyjnie. Za pierwszym razem po prostu okazało się, że nie wiem, mam jakieś zdolności do suszenia włosów. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś wskazówki, jeżeli robię coś źle, bo tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie efekt samouka, który nawet się nie uczył znikąd. Także no, ja jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się te włosy tak zapuścić. Zapuszczam je nadal, ale już się nie mogę doczekać, bo za dwa tygodnie idę do mojego fryzjera w końcu po tych wielu miesiącach. No, to tyle, kochani. Co ja teraz będę robić? Siadam do kompa, do pracy i będę odpakowywać pewną ekscytującą paczkę, o której wam zaraz powiem i potem jeszcze zrobię jogę i widzimy się oczywiście na obiedzie. Zobaczcie, ja się tutaj elegancko przygotowałam do jogi, w ogóle przy okazji to jest mata z Moon Holly i mam dla was zniżkę 10%, bo można ją kupić na sobio.com.pl i mam tam też dla was zniżkę, dzisiaj jest dzień rabatów, ale zobaczcie, co do mnie przyszło. Ta-dam! Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Mój nowy telefon! Tak się jara, Boże, to jest jakiś pierścionek mojego brata. W każdym razie mam zabawkę na dziś i przy obiedzie pogadam z wami o tym, czym nagrywam, o sprzęcie i dam wam znać, jak to wygląda i jak to się zmieni, bo
dzięki temu się zmieni. Powiem wam, że nieźle się umordowałam. Podlinkuję wam ten workout. Dzisiaj wspominam po raz kolejny o owsianej, bo to też jest, w ogóle tutaj mi się psuje aparat, bo to też jest coś, co mam od niej, bo ćwiczę jogę już od wielu miesięcy i Justyna mi powiedziała o swojej ulubionej instruktorce i tak sobie ją włączyłam i było ekstra, naprawdę robi niezłe wyciski. Słuchajcie, jest 12, ja chyba zejdę na dół, bo zazwyczaj około 12 jem sobie jabłko. No i będę odpakowywać mój telefon, tak się ekscytuję i właśnie chciałam wam powiedzieć, że to jest chyba ostatni vlog, który nagrywam tym aparatem. Strasznie jakiś cień mi pada na twarz, dziwnie to wygląda. Czy jestem brudna? Nie. W każdym razie ten aparat ma już wiele, wiele lat i służył mi, ale właśnie nie otwiera się ekran, robię mi sam zdjęcia, no już jakoś nie jest taka sama, także pożegnam się z nim. No i będę nagrywać teraz nowym telefonem, bo właśnie kupiłam go jako telefon i aparat w jednym. Także będzie upgrade sprzętowy. Już teraz wiecie, czym są robione moje zdjęcia, bo że nie wiem, co mi się tutaj stało z włosami. Jakieś zamieszanie się zrobiło. No, w każdym razie ręka mnie boli, bo to był naprawdę duży wycisk, właśnie otwieranie ramion. Także moje ramiona są teraz zmęczone. I Boże, dzisiaj robimy taki fajny obiad, ale wszystko wam powiem, muszę znowu naładować aparat. Komedia. Zajęcie na teraz, czyli jem jabłko, żegnam się z tym telefonem, przerzucam wszystko na dyski, rani moje nowy, do tego mam, to jest po prostu tam resztka mięty teraz z przegotowaną wodą i w ogóle jestem u mojego brata, tu jest taki ładny blat. No, ekscytuję się, bo ten telefon będę dawać mojej mamie. Drodzy Państwo, jest godzina 13, więc zaczynamy obiadowy program kulinarny. Jestem w ogóle totalnie przymrożona, bo obecnie mój stary telefon konfiguruje się z nowym, pobiera się jakieś uaktualnienie, więc nawet bym nie mogła nic innego teraz robić. Mój komputer jeszcze jest zaangażowany w to, wszystko siedzi na górze, więc jestem z Wami, dlatego z Wami pogadam. Słuchajcie, dzisiaj mamy super obiad i w ogóle nie wyjęłam wszystkich składników, ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. Jednym z moich ukochanych dań z czasów przedwegańskich było pesto z cukinii i wielokrotnie mówiłam, że jest to moje numer jeden, ale to, co czyniło to danie takim dobrym, moim zdaniem, to było anchois. I oczywiście weganie nie jedzą anchois i za mną od bardzo dawna chodziło odtworzenie tego przepisu, ale nie bez anchois, tylko spróbowanie po prostu podrobienia tego smaku. I zrobiłam mały research, więc dzisiaj robimy totalną improwizację. Słuchajcie, to jest przepis z magazynu Kuchnia, jakiegoś w ogóle turbo starego. Wrzesień 2010, czujcie? To ma prawie 10 lat, taki oto przepis. Wygląda mega oldschoolowo. Bardzo prosty, jak to tradycyjnej włoskiej kuchni, czyli mamy tylko cukinię, oliwę, czosnek, ostrą papryczkę, przepraszam, anchois, spaghetti, pietruszkę, bazylię i sól. Ale jak wiadomo, żeby podrobić rybę, to no, trzeba się trochę nagimnastykować, więc słuchajcie, zaraz wam powiem, albo tutaj przy was wyjmę moje sekretne składniki. Pierwszy z nich mamy tutaj, czyli kapary. Ja początkowo planowałam w ogóle użyć tylko kaparów, ale nie jestem przekonana. Więc druga rzecz, o ile jest, nadzieję, jest. Druga rzecz to są nori. I jeszcze nie wiem, w którym momencie dodam te składniki. Sądzę, że pewnie kapary dodam przy blendowaniu, a nori dodam na patelni, żeby one dały ten smak podczas smażenia. I teraz do rzeczy. Jak zrobić ten sos? Cukinię podsmażamy z papryczką chili oraz z czosnkiem na oliwie i następnie dodam też chyba właśnie nori. I wszystko zblenduję z kaparami i z solą. Na koniec doprawię pieprzem, połączę z makaronem, dodam natkę, bazylii nie mam, ale mam coś w zamian. A mianowicie, tutaj w ramach kuchni Zero Waste, słuchajcie, taka ciekawostka, mamy tutaj listki rzodkiewki i od lat jak kupowaliśmy rzodkiewkę, to chyba to po prostu się wyrzucało, tak mi się wydaje. Natomiast ostatnio moja mama wpadła na pomysł, może wybaczcie, że tak szybko mówię, głodne.
Moja mama wpadła na pomysł, aby zrobić z tych listków pesto. I tak też zrobiłam dwa razy, tylko pamiętajcie, żeby je dobrze umyć, bo ja tego nie zrobiłam i ono było bardzo mocno skrzypiące, mało komfortowe, powiem szczerze, i muszę to teraz porządnie wymyć, czego osobiście nie cierpię, no ale mniejsza. Słuchajcie, ja zacznę już kroić moją cukinię, bo tutaj chodzi o to, żeby ją pokroić na cienkie talarki, tak żeby ona jak najszybciej zmiękła, więc będę do Was mówić i będę sobie kroić, jak to w moim programie kulinarnym. W każdym razie, słuchajcie, okazało się, że mamy za mało cukinii, powinno być kilogram, mamy pół kilo i akurat tak się stało właśnie, że mamy te listki, listki rzodkiewki, więc pomyślałam, że jak to u mnie zawsze, będzie totalna improwizacja, więc finalnie z tego oryginalnego przepisu, no to umówmy się, niewiele pozostanie. No ale cóż, w każdym razie pomyślałam, że skorzystam też z tej okazji, żeby Wam powiedzieć o tych moich sprzętach do nagrywania. Więc teraz jesteście na Canonie G7X, tym pierwszym. I ja go kupiłam na pierwszym roku studiów, z tego co pamiętam. Służył mi świetnie, ale tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, już czas jego minął, więc mój telefon to będzie jednocześnie telefon i nowy aparat do vlogowania. Natomiast jeśli chodzi o moje filmy takie siadane, to nagrywam lustrzanką Canon D80 i mam do tego obiektyw Sigma 18-32, no to jest naprawdę wspaniały sprzęt. Mam też do tego taki nakładany mikrofon, żeby jakość dźwięku była lepsza, ale chcę powiedzieć, że jeżeli, zakładam, że osoby, które mnie o to pytają, też same przymierzają się do nagrywania filmów i chcę Wam powiedzieć, że absolutnie super sprzęt nie jest wymagany. Powstają świetne, świetne materiały nagrywane telefonami, już nie mówiąc o takich telefonach jak właśnie ten. Ja jestem po prostu bardzo, bardzo podekscytowana, jak to będzie wyglądało, bo na pewno jakoś będzie lepsza niż na tym aparacie, który macie teraz. Zobaczymy, jak będzie z mikrofonem, bo tutaj mikrofon myślę, że jest całkiem niezły. Ja także pamiętajcie, żeby nie myśleć, że potrzebujecie super sprzętu, żeby zacząć nagrywać. No, jeśli chodzi o moje zdjęcia na Instagramie, to praktycznie wszystkie robiłam na moim starym telefonie i właśnie tutaj zaczęłam już widzieć różnicę. To był iPhone 7 i no to jakoś jest już średnia, także bardzo się cieszę, że te zdjęcia trochę wskoczą na wyższy poziom. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o montaż, to ja od wielu lat jestem wierna programowi Final Cut Pro. Myślę o tym, żeby się przerzucić na Adobe Premiere Pro, bo podobno to jest najwspanialszy program na świecie, ale też umówmy się, moje filmy nie są jakoś specjalnie montażowo zaawansowane i ja kiedyś próbowałam skorzystać z właśnie tego Premiere Pro na szybko i to jest trochę tak jak... Znowu mój pies oczywiście. Król. To jest, słuchajcie, trochę tak jak z Photoshopem. Nie wierzę. Moja cukinia. To jest trochę tak jak z Photoshopem. On ma niesamowite funkcje, ale trzeba się go naprawdę nauczyć. Dlatego ja wolę korzystać z programu Lightroom. I przechodząc płynnie właśnie do przerabiania zdjęć na Instagrama, ja używam Lightrooma na telefonie. Mam swoje własne presety, czyli sama sobie manualnie ustawiam wszystkie suwaczki, potem zapisuję takie ustawienia, które akurat mi pasują i dlatego moje zdjęcia są wszystkie w podobnym klimacie, bo mają ten sam filtr, który ja nałożyłam, z tym, że on jest bardzo delikatny, tak? To nie są jakieś bardzo wyraziste zdjęcia, przynajmniej moim zdaniem. Używam też aplikacji, słuchajcie, Moldiv, która służy mi do robienia białych ramek, bo ja jestem człowiekiem oldschoolowym, nadal wrzucam tylko kwadratowe zdjęcia i wszystkie są od lat w białych ramkach, bardzo to lubię i może mi się to zmieni, ale póki co jestem wierna temu rozwiązaniu. A, i jeszcze użyłam, teraz mam taką nową apkę, która się nazywa Preview i używam jej do układania sobie feedu, żebym mogła sobie różne warianty przygotowywać potem, żebym wiedziała, jak to będzie finalnie wyglądało. No, także moi drodzy, taka gadka na ten temat, ale może następny vlog już będzie właśnie nagrywany telefonem. Kto wie, zobaczymy. Zobaczymy właśnie, czy będę potrzebowała do niego statywu, czy będę potrzebowała mikrofonu. Słuchajcie, ja teraz siekam papryczkę chili. To i tak wszystko będzie blendowane, więc nie siekam jej jakoś super uważnie. To samo zrobię z czosnkiem i myślę, że wrócę do Was po prostu, jak już zrobię tutaj jakiś progres. No dobra, tu mamy cukinię, czosneczek i papryczkę chili. Tu jest mój oldschoolowy przepis i to wszystko, moi mili, leci prosto
na patelnię, na której rozgrzałam dużo, dużo, dużo oliwy i będziemy dusić. No, tutaj mi się pięknie dusi cukinia. Jeszcze nie jest gotowa, ale pomyślałam, że teraz dorzucę moje nori, także trzymajcie kciuki za ten pomysł. I do miękkości będę to jeszcze, tutaj przesmażała. No, a potem, ale rybą daję. A potem całość zblenduję i jeszcze w międzyczasie oczywiście, moi drodzy, ugotuję makaron i zrobię sałatę. No bo makaron bez sałaty, beznadziejna sprawa by to była. Słuchajcie, to jeszcze wszystko pięknie się smaży, ale to jest ewidentnie za gorące. Za głośne na pewno dla nas na ten moment. Mama mi doradziła, żeby dorzucić rzodkiewkę i ją trochę przesmażyć, aby straciła swoją ostrość i coś w tym w sumie jest, bo teraz jak patrzę na te liście, to ich jest tak dużo, że one rzeczywiście mogą być tutaj dominujące. Słuchajcie, no wrzucam moje, ale piękny kolor, wow. Ślicznie to wygląda, proszę mówić, to jest zielone. Coś pięknego, więc wrzucam je na moją patelnię. Oczywiście jest cicho, dlatego że chcę, żeby było mnie słychać, ale wrzucam wszystko i powiem wam szczerze, że tego jest mega dużo. Ale tak jak w przypadku, nie wiem, szpinaku, myślę, że to za sekundkę po prostu wszystko pięknie się skurczy. I wow, czatrze, że tego nie widzicie, zaraz wam pokażę oczywiście. Nie mamy blendera ręcznego, bo nam się zepsuł, więc wrzucę to wszystko do kielichowego i miejmy nadzieję, że to się zblenduje. Już wstawiłam wodę na makaron, ewentualnie doleję wody właśnie z gotującego się makaronu. To jest bardzo dobry patent, żeby właśnie tym rozcieńczać sos. Nie wiem dokładnie czemu, ale tak się robi. Tam już się też szykuje sałata. Za momencik zrobię winegrę, o którym pewnie wam wielokrotnie mówiłam. Nawet w moim e-booku też jest sałata z winegrę mojej mamy, bo to jest przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie i ja po prostu uwielbiam. No dobra, zobaczcie. Tak to wygląda w tej chwili, więc naprawdę objętościowo się to wszystko bardzo, bardzo, bardzo zwiększyło. Muszę to dobrze posolić, bo chyba nie ma nic gorszego niż niedoprawione jedzenie. Dam sól, pieprz i ziół do blendera. Powiem wam, że wygląda to całkiem ekstra. Teraz dorzucę moje kapary. Jeszcze nie wiem ile, ale powiedzmy, że nie chcę, żeby zdominowały, więc wrzuciłam tak z 10 kaparów. I lecimy. Dobra, jeśli chodzi o sałatę, to mamy tutaj roszponkę i sałatę taką zwykłą. Właśnie nie wiem, jaką nawet jak się nazywa ta sałata. Masłowa, mówi moja mama. Tutaj jest ogórek, pomidor, oliwki i chyba mi normalnie zaparował ekran od tego gotowania. Bo chciałam wam jeszcze pokazać oczywiście sos winegre i tutaj mamy standardowy przepis. Ja robię z 2 łyżek oliwy, łyżki octu balsamicznego lub cytryny, do tego jakaś substancja słodząca, na przykład syrop klonowy, to wedle uznania, ale powiedzmy, no ja bym nawet dała łyżkę. Duża szczypta soli, oczywiście czosneczek, łyżeczka musztardy i jest bosko. Także ja to wszystko będę mieszać, że tutaj wam pokażę. Mam posiekaną natkę, która pójdzie do mojego sosu i kiedy już mówimy o sosie, to już wam pokazuję, co tutaj wyszło z tego. Da-dam. Mama zrobiła taste test, że naprawdę przypomina oryginalny przepis. Także wszystko łączę i pokażę wam efekt końcowy. Tak, moi drodzy, prezentuje się nasz wtorkowy obiad. Przyznam szczerze, że wygląda to całkiem zacnie. Więc tu mamy makaron, który wyszedł nieźle. Mama spróbowała, powiedziała, że jest jak oryginalny przepis, ale zaraz wam zrobię taste test. Dla chętnych jeszcze pietruszka na górę, pestki dyni, sól, pieprz. No i oczywiście nie byłoby makaronu w wegańskim domu bez płatków drożdżowych. Także to pójdzie na górę, zaraz wam pokażę mój talerz. No, a tutaj gotowa sałata jeszcze z zapodzianą łyżką, którą właśnie wyjmuję. No powiem wam tak, ja nie wiem jak to będzie smakowało, ale wygląda po prostu przepięknie. Dobra, słuchajcie. Moja mama tutaj siedzi, żeby nie było. Jesteśmy dzisiaj w duecie, więc próbuję i zobaczymy, czy to naprawdę ma coś wspólnego z moim ulubionym makaronem z dawnych czasów.
To jest to, tylko mało słony nadal. Na mnie ekstra. Chciałam wam dodać, że często ludzie mnie pytają, znaczy mówią, że moja porcja jest mała, to dlatego, że ja sobie nakładam porcję do zdjęcia, a potem jak każdy normalny człowiek sobie dokładam i wtedy mój talerz wygląda bardziej jak talerz mojej mamy, który wam pokażę, bo to jest bardzo ciekawe. Tak sobie nakłada prawdziwa polska dziewczyna, prawda? A nie jakieś w ogóle tutaj elegantary. Kochani, po obiedzie czas na podwieczorek. Tutaj parzy mi się rumianek, czyli mój ostatni ulubieniec. I mam też kostkę gorzkiej czekolady. To jest Lindt 85%. I nie jest to treść sponsorowana, bo ostatnio jak wrzuciłam, jaka jest moja jedna z ulubionych czekolad, to dostałam właśnie takie informacje, że jak mogę reklamować taką czekoladę. Otóż bardzo lubię tę czekoladę i polecam serdecznie. Mam dla was bardzo fajny przepis na kolację, więc już się do niej przygotowuję i namoczyłam szklankę słonecznika we wrzątku i zgadujcie, co to będzie. Pewnie wiecie, co to będzie. Coś przepysznego, oczywiście. Witam państwa serdecznie. Jestem właśnie w samochodzie i jadę wysłać, słuchajcie, codzienniki, bo tak jak mówiłam, była promocja na dzień mamy, wyjątkowo otworzyłyśmy magazyn. I teraz jadę do kuriera po to, aby były u was już jutro. Wczoraj wysłałam jedną paczkę zagraniczną i dzisiaj mam w aucie paczki do Polski. Mam nadzieję, że ten kierunkowskaz zbyt głośno nie działa. Oczywiście jestem, w sensie prowadzę w sposób bezpieczny, jestem teraz na światłach, nie dotykam was, nie włączam nagrywania. Wyszłam z domu, więc mam ze sobą moją osłonę twarzy. I co? I dzisiaj jest jakiś taki dziwny, ponury dzień. Słuchajcie, nie mogłam skonfigurować mojego telefonu, bo mam za słabe Wi-Fi w domu, więc jak wrócę, to udostępnię sobie po prostu Wi-Fi z... Udostępnię sobie Wi-Fi z mojego obecnego telefonu. Staram się bardzo delikatnie prowadzić, ale coś czuję, że niedługo mi spadniecie. Taka jestem zamaskowana, moi drodzy. Chodzę sobie w tej chuście, bo po prostu wygodniej mi się oddycha. No, gotowe. Zmachałam się gorąco. Jadę do domu, jestem na parkingu. Słuchajcie, jest godzina 16. Przeniosłam paczki, nadałam, także mega się cieszę, bo już jutro będą u wielu osób i pytacie, zadawaliście mi dużo pytań odnośnie do dziennika. Ja powinnam już jechać, ale szybko wam powiem. Powstaje nowy codziennik, ale to nie jest nowy produkt. To są w 95% te same pytania. One są minimalnie tak dopodrasowane, ze dwa może przeredagowane, więc osoby, które już posiadają codziennik, spokojnie nic was nie omija. Tylko po prostu, tak jak wcześniej tłumaczyłam, skończył nam się nakład codziennika i postanowiłyśmy stworzyć coś nowego graficznie, więc będzie zupełnie nowy design, także nie mogę się doczekać, że wam pokażę. Może już za tydzień? Jest taka szansa, że za tydzień wam to zdradzę. Pracujemy nad nim z Agatą Kość, super graficzką i no będzie pięknie, będzie wyższy level. I właśnie też a propos tego, dobra, jadę, słuchajcie, znaczy w sensie ruszam powoli. A propos tego wysyłania, to będzie o tyle fajniej, że skorzystamy z zewnętrznego magazynu. To będą opakowania, to będą pudełka zero waste'owe. Teraz też miałam takie już papierowe torby. W każdym razie to będą pudełka oklejone oczywiście papierową folią, jak najbardziej po prostu minimalistycznie opakowane, no i będą u was w przeciągu 48 godzin, także nie będziemy tego my wysyłać. A teraz to będzie super usprawnione, no bo jednak firma versus zwykły człowiek. Także dobra, kochani, jadę i widzimy się w domku. Kochani, wróciłam do domu, jestem tymczasowo sama. Parzy mi się herbata, bo chcę iść na górę w końcu sobie aktywować ten telefon na moim własnym internecie. Już teraz nie mamy obciążenia linii, bo jednak jak obie pracujemy z mamą w domu, to nasz internet umiera, a on zawsze był beznadziejny. W każdym razie mały taki update suplowy chciałam wam dać. Ostatnio robiłam film o tym, ile biorę suplementów i rzeczywiście w tym okresie zimowym, takim przejściowym, zimowo-wiosennym, brałam tego sporo, ale ostatnio postanowiłam zrobić sobie taki mikro detoks, bo też nie uważam, że trzeba polegać na suplementacji i też, żebym mogła przetestować
nowe rzeczy, to muszę wiedzieć, co działa, a co nie i nie chcę też tego za bardzo łączyć. Także ja niezmiennie biorę B12. Ostatnio troszeczkę się cofnęłam z D3, bo było słonecznie, ale ostatnio jest brzydko w ostatnich dniach, więc powinnam wrócić do suplementowania i jest kilka produktów, które chciałabym wprowadzić lub zaczęłam wprowadzać i Wam szybciutko pokażę. Więc tak, z B12 u mnie niezmiennie jeszcze ta. Pamiętajcie, żeby kupować B12 metylowaną. Ona mi się już kończy i mam kolejną w kolejce. Natomiast tutaj mamy naprawdę moje ostatnie odkrycie. Na pewno będzie o tym w ulubieńcach, czyli omega-3 wegańska z alg i ona jest w ogóle, słuchajcie, pokażę Wam. Dajcie znać, co sądzicie o takich filmach, gdzie jest nieidealnie. I wyjmuję coś na wizji i w ogóle się potykam. W każdym razie ona wygląda w ten sposób i to można dodawać do napoju. Ja na przykład teraz zrobiłam sobie rumianek i dorzucę do niego 1 ml, czyli dzienną porcję omega-3 i to testuję obecnie, bo chcę wiedzieć, jak to działa. Także staram się nie zalewać suplami, tylko naprawdę wyczuć, jak co na mnie wpływa. Dalej. Co jeszcze bym chciała przetestować? Bardzo bym chciała przetestować to, zarówno to, jak i to omega-3, to jest, słuchajcie, z siły roślin. Chyba Wam o tym mówiłam rano i też mam dla Was rabacik, 10%. No, genialne. To jest taki ogólny właśnie suplement, też na bazie różnych alg, z tego co wiem, w szkle, w ogóle ekstra. No, wspiera właśnie włosy, skóra, paznokcie i właśnie dlatego chciałam nie brać za dużo supli, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, bo to jest dosyć drogi produkt, też się bierze 3 kapsułki, także bardzo bym chciała zacząć to testować. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą bym chciała zacząć testować, to jest olejek CBD, Aquasol, tak samo CBD i kurkuminę. Pamiętajcie, że mam dla Was rabat na Sobio. Też o tym mówiłam, bo dzisiaj naprawdę jest dzień rabatów, ale po prostu dzielę się, bo wiem, że zamawiacie z rekomendacji mojej, czy też Asi Podgórskiej, bo to Asia między innymi produkuje te suplementy najwyższej jakości, micelizowane. Podlinkuję Wam oczywiście, wiecie, materiały o suplach u mnie, no bo nie chcę Was teraz zanudzać. I słuchajcie, też moje ostatnie odkrycia, to sobie piję te grzybowe eliksiry z Four Sigmarek. Dajcie znać, naprawdę dajcie znać, czy ktoś z Was ogląda zagranicznych youtuberów, którzy wszyscy o tym mówią, w sensie z takiego świata wellnessu, to widzę naprawdę wszędzie i też w podcastach. No ja jestem zakochana. I ostatnia rzecz to jest białko. Pytacie mnie o białko, ja raczej nie stosuję białka roślinnego, ale raz na jakiś czas może dorzucę sobie na przykład do jakiegoś puddingu, czy ewentualnie do smoothie bowla. No i ten mnie po prostu urzekł. On też jest z siły roślin i on wspomaga budowanie kolagenu. Wiadomo, kolagen teraz jest popularnym suplementem. No i nie jest wegański, więc jest to zazwyczaj kolagen rybi. A tutaj mamy takie składniki, które promują właśnie to wytwarzanie kolagenu w naszej skórze, znaczy w naszym organizmie. I to jest akurat smak waniliowy, ja go jeszcze nie próbowałam, no ale mega się jaram. Także to z takich nowości. A tutaj mój stary telefon, który zaraz się z Wami pożegna. Wybaczcie, trafiliście na taki dzień, jestem mega pozdrowiona. Kochani, znowu Was tutaj elegancko ustawiłam. O ile się nie mylę, ten film ma już 3 lata. I mogę Wam pokazać, bo w ogóle robimy kolację, ale zobaczcie. Mam mój nowy telefon, jest piękny, jest rose goldowy i mam na tapecie zdjęcie z Kalifornii, z Santa Barbara i właśnie spędziłam 1,5 godziny na konfigurowanie telefonu, także dzisiaj miałam dzień taki bardzo mało biurowy, bym powiedziała. Nie wiem, czy jest dobrze światło, czy jasność odpowiada. O, świetnie, wyładowuje mi się aparat, więc do rzeczy, słuchajcie, namoczyłam słonecznik i jak pewnie się mogliście domyśleć, będę robić twarożek ze słonecznika i to jest najprostsza rzecz na świecie. Blendujemy słonecznik, słuchajcie, dodajemy sok cytryny, dodajemy sól, dodajemy pieprz, to wszystko blendujemy, następnie dodaję szczypiorek, może być też koperek, posiekaną rzodkieweczkę i ja dodaję jeszcze dodatkowy składnik, czyli odrobinę jogurtu roślinnego, oczywiście, ten jest akurat kokosowy, jeszcze dla podbicia smaku i całość zjadam w różnych wersjach, na przykład z ogórkiem, moi drodzy, mam, uwaga, resztkę ziemniaków i myślę, że na kolację stworzy sobie taki trochę miszmasz, ale główną gwiazdą będzie tutaj słonecznik, także nie wiem, na ile, słuchajcie, pozwoli mi
na ile mi pozwoli ta bateria, bo chciałabym sobie do Was pogadać, ale zobaczymy. Chociaż powiem Wam szczerze, że w sumie większość tematów, które chciałam z Wami dzisiaj poruszyć, to już została poruszona. I słuchajcie, sprawa jest taka. Jest duża szansa, że zrobię za tydzień, 29, live'a na YouTubie. Ale proszę, jeżeli to nie wyjdzie, to wybaczcie mi. Myślę, że niedługo zdecyduję i zaraz pojawi się taka informacja, że premiera, czy tam, że live, więc śledźcie to, sprawdźcie to. Bo jeżeli zmienię w międzyczasie zdanie, to musicie mi wybaczyć, ale wiadomo, w dzisiejszych czasach różne rzeczy się dzieją. Więc no nieważne. Słuchajcie, ja odcedziłam sobie mój słonecznik. Biorę blender, którego używałam wcześniej, więc on dlatego jest taki trochę niedomyty. I fajnie by było, jakbyście widzieli, co ja robię, więc może uda mi się Was jakoś przedstawić. Nie wiem, dobra. Przesypuję tutaj wszystko. O. Jednak powiem Wam, że jak ja gotuję i nagrywam, to robię taki bałagan. Po prostu to, co się działo tutaj przed obiadem, czego ja nie porozsypywałam, nie porozlewałam, naprawdę moja mama była załamana. W tym, w jakim stanie była kuchnia. No ale nic, mogę dodać Wam jeszcze, że ten twarożek jest z mojego e-booka, którego Wam nadal serdecznie polecam. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, może uda się tutaj coś pokombinować. O, nie, no to jest bez sensu. Bez sensu. Już zostaniemy przy tym, musicie mi zaufać. Ja może będę to trzymała w ten sposób. W sensie będę Wam pokazywać na bieżąco. No, wracając, to polecam Wam mojego e-booka cały czas. To są przepisy, z których ja korzystam przez całe swoje życie, moje ukochane, swoje wegańskie życie oczywiście. To są moje ukochane przepisy. Sorry, że tak się cały czas sprawdzam, ale wiecie co? Dzisiaj robiłam te włosy, a przez to, że ćwiczyłam, bo zrobiłam naprawdę spory wycisk, to one mi się bardzo tak znowu pofalowały. W ogóle mam na sobie bluzę mojego brata, która jest już na niego za mała i rozważam, czy by nie związać sobie włosy, bo pewnie wiele z Was patrzy na to, sorry, te dźwięki, ale pewnie wiele z Was patrzy na mnie i się zastanawia, czemu ja to robię w takich rozchełstanych włosach. No, w każdym razie wyciskam sobie cytrynę. Myślę, że spokojnie sok z jednej cytryny to będzie wcale nie za dużo, bo uważam, że to jest chyba najważniejszy składnik tego dania. No, chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze wracając do tematu codziennika, to po prostu jestem tak podjarana. Oczywiście ruszamy z przedsprzedażą za kilka tygodni, jeszcze nie wiem kiedy, bo teraz wiadomo, wszystkie biznesy pracują w nieco innym trybie i mamy małą obsuwę. Natomiast on będzie za kilka tygodni i ruszy przedsprzedaż, czyli tak jak ostatnio będzie taka sytuacja, że będziecie mogli go zamówić w przedsprzedaży, czyli dopiero sprzedaż ruszy, powiedzmy, dwa tygodnie później i dopiero wtedy będą wysyłane codzienniki, ale przez to, że kupicie w przedsprzedaży, to on będzie znacznie, znacznie tańszy. Naprawdę znacznie tańszy. Nie wiem, ile to będzie procent, ale będzie to deal życia. Także dajcie... Boże, co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Ja nie wiem, co się dzieje. Mi dzisiaj wszystko leci z rąk. Ja dzisiaj mam taki dzień, no też macie tak czasem, że po prostu Wam nie idzie. Ja dzisiaj mam taki dzień, że mi nie idzie. Ale nagrałam tego vloga, więc to jest moje osiągnięcie wszechczasów. Dlatego się nie będę na siebie złościć, że jestem trochę gabciowata. W każdym razie dajcie znać, kto z Was przymierza się do nowego codziennika. Mogę powiedzieć, że będzie on bardzo minimalistyczny, bardzo elegancki i naprawdę super, super, super jakości. Także nie mogę się doczekać. I dajcie też znać, czy chcecie, żebym coś więcej o nią powiedziała, czy część z Was na przykład nie wie w ogóle, co to jest, lub czuje, że za mało mówię, na czym on polega, żebyście byli przekonani do zakupu. Dajcie mi koniecznie znać. No, a ja idę blendować to i zaraz Wam pokażę, jak dodaję resztę moich składników. Dałam teraz na razie cytrynę i sól, dodam jeszcze pieprz,
blendujemy i pokażę Wam finał. Na ten moment blending idzie tak, czyli średnio, więc dodaję trochę jogurtu. I tutaj mam już moje dodatki, które też polecą do środka i to będzie pychota. Tak to wygląda, moi drodzy. Konsystencja jest wspaniała. Doprawiam to wszystko i łączę z moimi dodatkami i słuchajcie, postanowiłam zaszaleć. Uwaga, 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 uwaga. I postanowiłam zrobić skwarki z tofu i będzie prawdziwe poznańskie danie. Bo tak jak Wam mówiłam, mam resztkę ziemniaków, więc sobie zrobię pyry z gzikiem. Tak, kochani, prezentuje się twarożek, a ja Wam za chwilę pokażę gotową kolację. Kochani, tak się prezentuje gotowy talerz. Uważam, że wygląda całkiem pięknie. Mamy oczywiście, tak jak mówiłam, pyrki z gzikiem i z skwareczkami. Sos barbecue z niedzielnego obiadu. Przepyszne, domowe, małosolne mojej mamy. Domowy chleb mojej mamy. Jaki to jest, mami? Jaka mąka? Pełnoziarnista? Pszenna pełnoziarnista. Pszenna pełnoziarnista, trochę jeszcze ogóreczków świeżych do twarożka. No i no zobacz, no. To nie jest piękne? Słuchajcie, ostatnio mój ukochany deser to jest wafelek ryżowy z nutellą. To jest nutella surowa z takiej firmy Myro Joy. I ona jest w zasadzie z kakao, cukru kokosowego i orzechów laskowych. I do tego banan, jeszcze trochę cynamonu. Po prostu to jest raj. I proszę Państwa, na koniec herbatka przepyszna. Nie wiem, co to jest za herbata. Jakaś czarna, więc kompromis z mamą. I słuchajcie, serial, który oglądamy, czyli Mrs. America. Bardzo fajny. I w bonusie... Kropuś. Powiedz pa. Okej, to tyle. Moi drodzy, właśnie padł mi aparat, więc stwierdziłam, że to idealna okazja, żeby skończyć ten film na moim telefonie. Także cieszę się moją zabawką. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zajrzyjcie do opisu po wszelkie szczegóły, odnośniki i ewentualne informacje o live'ie, o którym wspominałam. Także widzimy się już za tydzień oraz w poniedziałki w nowym odcinku podcastu. Dobranoc, pa, pa.